Hej, zaczyna się dzisiaj drugi dzień w San Francisco. Dzisiaj już idziemy na GDC. Wczoraj się straszliwie opaliłem, ja nie wiem, czy to jest widoczne, czy nie. Zupełnie nie wpadło mi to do głowy, że w zimie, znaczy w zasadzie w zimie, można wyjść na most i się spalić do tego stopnia. Ja nie mogę się dziwić, bo jak marszczę czoło... O, budzik. No taki specjalny budzik, żebym wiedział, że Oli trzeba dać jedzenie. A teraz mnie to nie dotyczy. No więc tak czy inaczej, spaliłem się wczoraj potwornie. I jeszcze, ale w sensie słońca, żeby było wszystko jasne. Bo głos, jaki mam, to z imprezy, która się nazywała The Naturat Party u Kaktusa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, super było. Trochę poznałem ludzi z Dewu tak bliżej, bo też miałem okazję ich poznać wcześniej. To bardzo, bardzo sympatycznie. A dzisiaj idziemy na to GDC, będzie pokaz filmu Borysa. Potem idziemy na rozmowę o sztucznej inteligencji w Spider-Manie. Takie to się nazywa Postmortem Spider-Man. O 10 rano? Czy to znaczy, że nie zdążymy? To może trochę zdążymy na to postmortem o Spider-Manie. Tak czy inaczej, dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo, bardzo interesująco. Będę unikał słońca, żeby się znowu nie spalić. Widziałeś? Kolejny rowerzysta. Prawie się przewrócił. Ja pierniczę. Ale ruch jest dzisiaj. Jak byliśmy w niedzielę tutaj rano, to takie mylne wrażenie było, że to miasto jest trochę opustoszałe, spokojniejsze, że na pewno nie ma tu korków. Wczoraj, jak żeśmy jechali z panią z tego tam nowego innego Ubera, nie pamiętam jak się nazywa, mniejsza z tym, to mówiła, że tu jednak jest ruch masakryczny i to się potwierdza dzisiaj. Korki są i jest tak średnio przyjemnie, ale z mojej perspektywy można połazić, popatrzeć, jest okej. Okay. Tylko rowerzyści się cały czas zabijają. O, zielone światło. Muszę sobie internet odpalić, żeby ściągnąć ten taki specjalny kod, który pozwoli mi bilet na GDC wyciągnąć. I oczywiście wiem, że gdzieś tu jest, ale trzeba to teraz znaleźć. Jest! Mamy już wejściówki. Nie było łatwo ich zdobyć. Nie, tak szczerze mówiąc, to było bardzo łatwo tutaj. Jest fajny system takiej rejestracji elektronicznej, więc już je mamy. A mamy najlepsze, jakie można mieć. Możemy wejść wszędzie, pogadać z każdym, zrobić wszystko. Także GDC, uwaga, nadchodzimy. Mamy trochę konferencji do wyboru. I w zasadzie z tego Spidermana chyba trochę zrezygnujemy, bo to jest dla programistów i to nie jest wiedza, którą ja zrozumiem, no nie oszukujmy się. Ale jest też panel poświęcony narracji. To jest taki panel, który się składa z 6 wystąpień różnych ludzi. A narracja to już jest rzecz, którą spokojnie zrozumiem i być może coś też skorzystam. Znaczy, właściwie to... Ja zawsze opowiadam o tym, że opowiadanie historii w grze jest dla mnie najbardziej istotne, więc to jest idealna konferencja, żeby o tym posłuchać, nie? No i... Jest 316 sala, ale 3016 to nie widziałem takiej. West Hall, trzecie piętro. I to tam trzeba iść, widzisz? Session Meetings Rooms. Ale czekaj, to jest... Speaker Rehearse. A, to są jakieś próby. My jesteśmy... To jest Moscow Center, a my mamy do West Hall iść. To jest druga strona. To zakładam, też mi się tak wydawało, że to po drugiej. Jest Wi-Fi na szczęście, więc nawet jakbym się zgubił, to się odnajdę jakoś. Bo nie mam internetu normalnie, chociaż kartę SIM pewnie też kupimy. Straszne tłumy tutaj są. Trzeba tylko przejść przez te schody i to jest tak zwany nerdfest. To znaczy same... To jest rozmawiałem o tym wcześniej, że normalnie nerd to jest taki koleś, który robi nerdowe rzeczy, w sensie bawi się nerdowymi rzeczami. A tutaj to są takie nerdy, które robią te nerdowe rzeczy, więc to jest taki nerd do potęgi. Chociaż to może jest bardzo takie stereotypowe i nieładne. W końcu ja jestem tym, co się bawi tymi rzeczami, więc... Trzy budynki żeśmy zaliczyli, weszliśmy za pierwszym razem do tego, jedynego, w którym rejestracji nie ma. No, pozostałych dwóch już była. Jezu, gorąco tutaj, chyba oszczędzają na klimatyzacji, co? Panel o narracji to od samego początku wydawał mi się ciekawy i faktycznie był. Chociaż tam jest dużo takich pułapek, bo teraz twórcy gier bardzo często szukają zupełnie nowego sposobu na narrację i czasami te nowatorskie sposoby tak naprawdę przeszkadzają w grze. Czyli robi się to, co się robiło zazwyczaj, a teraz przy użyciu zupełnie nowych narzędzi, które nie do końca działają tak jak te pierwotne, lepsze. Na przykład jeżeli macie możliwość przeskakiwania przez kamień, to po prostu przeskakujecie przez kamień, a są gry, w których musicie sobie znaleźć napis.
napis, przeskocz, wybrać ten napis, żeby przeskoczyć przez kamień. To jest taka droga, to jest taka dłuższa droga, nie? Ale rozumiem potrzebę poszukiwania różnych sposobów narracji. Ja miałem, tam dwa tytuły zostały zaprezentowane, przynajmniej jeden z nich jest dostępny, które zwróciły moją uwagę. Jedna gra nazywa się Unavowed, tak to się dokładnie pisze, nie mam zielonego pojęcia, jak to się wymawia. I gierka opowiada w dosyć prosty sposób przygodę tam czterech postaci, które to jest taka detektywistyczna przygoda trochę w świecie takim współczesnym, ale z takim fantastycznym nalotem, nie? Że jest jakaś magia, że jest jakiś okultyzm. I historia jest opowiedziana w ten sposób, że możemy sobie zabrać trzech bohaterów i jeden zawsze gdzieś tam zostaje, jednego gdzieś zostawiamy z tyłu na każde jakby wyzwanie. I dostajemy jakieś tam zagadnienia do rozwiązania i czasami ten bohater, którego żeśmy z sobą nie wzięli, miał fajne rozwiązanie w danej sytuacji, w danym miejscu. I całość opierała się na takim doborze bohaterów, żeby jak najbardziej skorzystać, żeby jak najfajniejszą mieć opowieść, żeby to było jak najbardziej składne. Takie bardzo przyjemne, akurat zwróciłem uwagę na tą grę, bo pewnie ją sprawdzę w Polsce, chociaż nie ma polskiego języka w ogóle, więc trudno to będzie pokazać. I druga gra, która totalnie mnie rozbroiła, nazywa się Boyfriend's Dungeon. Ja widziałem zdjęcia tego na Steamie, to wyglądało bardzo, bardzo niefajnie, bo to takie, ale cała historia sprowadza się do tego, że broń, którą posiada bohater, to jest taki klasyczny dungeon crawler. Trochę w takiej współczesnej odsłonie, że poruszamy się w rzucie izometrycznym albo z góry po podziemiach, zabijamy potwory i tak dalej, zbieramy sprzęt. A ten sprzęt może stać się osobą i z tą osobą nawiązujemy relacje, czyli poprawiamy swoje umiejętności, na przykład szermierki, mając jakąś relację z mieczem i to taką często romantyczną relację. I to jest dosyć zabawny pomysł, ale połączenie tych dwóch rzeczy daje ciekawe rozwiązanie i to mnie zainteresowało, bo to na Steamie wygląda jak taki mangowy trochę projekt, to są klasyczne postacie z azjatyckich gier, to znaczy anime bardziej niż, ale manga też ma swój styl taki charakterystyczny, zwłaszcza dla postaci kobiecych. Ale to też było ciekawe i tytuł, który się nazywa Boyfriend's Dungeon, który normalnie nie zwróciłby mojej uwagi, myślę, że go ogram i sprawdzę w Polsce, może być dosyć ciekawy. Mnóstwo jest takich zastosowań fajnych, jeżeli chodzi o narrację, ja w ogóle uwielbiam, dla mnie to jest jeden z najważniejszych aspektów gry. Ale ja lubię tę narrację, kiedy opowiadana jest historia, taką najprostszą możliwą narrację. Natomiast tu się dużo eksperymentuje, szuka się takich rozwiązań, gdzie narracja jest taka niewskazywalna na pierwszy rzut oka. To też jest fajne, ale to są wszystko gry niezależne. Ciekawy jestem, kiedy takie rozwiązania, takie nietypowe, znajdą swoje miejsce w grach AAA na przykład. Ale zobaczymy, no czas pokaże. Cały problem narracji dotyczy także wersji językowych, bo to jest tak, że nie wszystko sprowadza się do tego, że ktoś w studiu jest i robi dubbing i my jesteśmy z tego dubbingu niezadowoleni. To jest w ogóle głębsza historia, bo też w przypadku dubbingów, zanim pójdę dalej tą ścieżką, jest tak, że w różnych językach przeżywamy emocje w inny sposób. Przy innych wyrazach inaczej gestykulujemy, dlatego tak bardzo ciężko jest podłożyć polski język pod angielskie emocje. Tam w ramach poszukiwania tam różnych rozwiązań, na przykład przy grach narracyjnych dotyczących wykorzystania wyrazów, dużo myśli się o lokalizacji już wcześniej, żeby tak dobrać wyrazy, by one były inne w różnych językach, ale by określały dokładnie te same emocje, te same uczucia. I to też jest jakiś proces, który wymaga bardzo, bardzo dużo pracy. I gdzieś tam, w niektórych studiach już na tym etapie tworzenia myśli się o tych lokalizacjach. I też warto wiedzieć i w zasadzie zastanowić się nad tym, że czasami, bo można powiedzieć tak, słuchaj, naucz się języka angielskiego, będziesz przeżywał to tak jak należy, nie? Po prostu naucz się, to ty musisz poszerzyć swoją wiedzę i to jest jak najbardziej trafne, ale czasami polski język jest bardzo, bardzo bogaty i wielu rzeczy, których można w polskim języku wyrazić, nie znajdziecie w języku angielskim albo nie zrozumiecie, nawet jeżeli bardzo dobrze poznacie język angielski jakby gramatycznie i słowa. Trochę inaczej wyraża się emocje, zatem praca nad tym, by grę opowiadać w rodzimym języku, tam gdzie jest wydawana i sprzedawana, no, ma to też jakieś znaczenie. Chociaż pewnie to znaczenie i tak straci na wartości, bo dużo łatwiej i taniej robić grę w jednym języku. I tam jest taki twist, że jest, że każda broń ma osobowość, jest osobą, nie? Ale to jest taki zabawny sposób zrobić. Ja w ogóle zobaczyłem tę grę na Steamie, to uznałem, że to jest jakiś krab, nie? Że są jakieś takie
bardzo obfite dziewczyny z sztyletem, na przykład. Nie myślałem, że to jest jakaś taka gra o podrywaniu, ale babka opowiedziała historię tej gry i naprawdę ciekawie to wygląda. Nie? Jakby ta relacja między budowaniem związku z bronią i poprawianiem statystyk w Dungeonie, to sobie zobaczę. Tak naprawdę najmocniejszą siłą tego jest teraz tak naprawdę rekomendacje zaufanych ludzi. To jest coś, co można trafić tylko na dobrą grę, tak w tymś hałasie. To jest funkcjonalność Steama? No średnio, bo ma, chyba że kuratorzy, ale no. Ten burgerek tak wygląda cudownie i tak dobrze wyszedł na zdjęciu, że wrzucę na Instagrama. Rzadko wrzucam samo jedzenie bez żadnego komentarza. Ale to wygląda na tyle dobrze, że wszystko będzie jasne. Smacznego Państwu życzę, jeżeli akurat zajadacie. Jezu, ten burgerek był taki dobry, że nawet żeśmy nie nagrali nic z restauracji, tak szybko go zjadłem. To jest takie mocne śniadanie, ale na mocny dzień. W Stanach Zjednoczonych jest dużo takich rozpoznawalnych rzeczy, jak ten samochód FedExa z tyłu, nie? Że jak już raz zobaczycie, to żeście widzieli każdy, ale mimo tego, jak już go zobaczycie, mi się osobiście Castaway przypomina, jak oglądam za każdym razem FedExa. To był fajny film, także polecam gorąco. Pachnie trawą bardzo, w sensie prawdziwą trawą. Ja przypominam sobie, jak jeszcze jak nie miałem alergii, byłem młody, to chodziłem z kumplami na takie boisko, graliśmy w kosza i dookoła pełno trawy rosło. I właściwie ze 2-3 tygodnie potem pierwszy raz mi alergia dopadła, bo to było zbyt duże wystawienie na alergen. Więc z jednej strony patrzę na trawę i myślę sobie, ale tu fajnie, ale tu przyjemnie, a zaraz przypomina mi się, kurde, ale to było kiedyś fajnie nie mieć alergii. Today's film, or the film just now, is We Are All Right by Boris Nishpalak. And I'd like to invite him up on stage to give a little intro. Nie wiem, czy mnie widać i czy mnie słychać, bo Borys poszedł i musiałem sam obsłużyć to urządzenie, a się na nim nie znam w ogóle. Więc jesteśmy po pokazie filmu Borysa. Sala była pełna, taka nie taka duża jak kinowa, ale trochę ludzi przyszło. Śmiali się wtedy, kiedy powinni się śmiać, więc uważam, że pokaz był bardzo udany. Byliśmy na dwóch imprezach dzisiaj i to jest kolejny powód, dla którego ja mam głos totalnie skonany. Nie dlatego, że było dużo zimnych napojów, ale żeby pogadać, trzeba było strasznie krzyczeć. I dużo fajnych rozmów, to jeszcze o tym opowiem przy jakichś innych okazjach. Pewnie pogadamy o tym przy podcaście, bo tam fajne tematy się przytrafiły. Ale byliśmy na Polish Party, i gdzie w większości byli Polacy, jak sama nazwa wskazuje. I tam dużo fajnych rozmów. Ja pogadałem z ludźmi, którzy robią gry, chyba tam ze 3 albo ze 4 były pokazywane na samym party. I to też wam jeszcze kiedyś opowiem, bo to są dłuższe historie. A potem żeśmy się wybrali na Humble Bundle Party i też było bardzo sympatycznie. Można sobie było pizzę zjeść, jakiegoś drinka wypić, to też żeśmy zrobili. Ale hałas jest potworny. I na tych imprezach w zasadzie czasami jest akustyka pomieszczenia nie taka, ale ludzie, to jest tak, jak się wchodzi na początku i się rozmawia, to takie są delikatne, ciche rozmowy, a potem wszyscy zaczynają mówić coraz głośniej i potem, żeby się dogadać, zaczynasz krzyczeć potwornie i w rezultacie następnego dnia nic nie jesteś w stanie powiedzieć. Ja się dzisiaj na Polish Party, w drugim, jakby druga część się imprezy zaczęła, to ja się schowałem w kącie, żeby nikt do mnie nie podchodził, żebym ja się nie musiał odzywać, nie? Bo już nie byłem w stanie nic powiedzieć. No, ale fajnie było, tak czy inaczej. No i tyle. Dzień się kończy.